Edyta herbus jako zawodowa tancerka może pochwalić się nienaganną figurą. Zgrabne nogi, kocie ruchy, do tego hiszpańska opalenizna i urocza stylizacja. Edyta nie przejmowała się utratą pracy w TVP, a ewidentnie się dobrze bawiła. Tylko spójrzcie na stopy tancerki, czy aby na pewno te buty były wygodne? Edyta Herbuś dopiero co wróciła z wakacji z ukochanym Piotrem. Para spędzała romantyczny czas na majorce, kiedy to do mediów trafiła informacja o rezygnacji z trzeciej edycji Dance. Nowa generacja. Tancerka miała być prowadzącą program. Na ramówce Herbuś miała na sobie białą koszulę z głębokim dekoltem i spódnicę w kolorze spranej zieleni. Do spódniczki dobrała szmaragdowe sandałki na obcasie z ostrym noskiem w szpic. Konstrukcja butów była na tyle niefortunna, że połowa czubka była przezroczysta. Wtedy ukazał się wszystkim wielki haluks. Boli was od samego patrzenia. Zobacz też, fanów zaskoczyły stopy Herbuś. Nie do wiary, co miała na nogach w upalny dzień Edyta Herbuś odpowiada na zaczepki o ciążowych planach. We właściwym czasie Edyta Herbuś komentuje aferę z Agnieszką Kaczorowską. Wsadziła kij w mrowisko Edyta Herbuś spędziła noc w nawiedzonym domu. Rano opublikowała wideo.